Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj do omówienia nam został IS-3, czyli czołg magiczny, zmora niektórych czołgistów, dla niektórych błogosławieństwo, dla niektórych niestety wyrok śmierci i to bardzo szybki. Postaram się go dzisiaj Wam przedstawić, omówić dokładnie jego pancerz, jego zalety oraz jego wady, bo również wady posiada. Czasami, jeżeli gramy przeciwko niemu, wydaje się bardzo, no, praktycznie niezniszczalny. Albo może inaczej zacznę. Charakterystyka tego pancerza sprawia, że jest on, powiedzmy, możliwy do zniszczenia przez jakieś określone działa. Natomiast jeżeli mamy czołg jak niższego poziomu, a często musimy z nim walczyć, jeżeli mamy jakąś na przykład szósteczkę lub siódemkę, zwłaszcza meda, to niestety w pewnych sytuacjach ten czołg jest nie do uszkodzenia praktycznie. No chyba, że mamy bardzo, bardzo celne działo. Dlatego właśnie część ludzi strasznie nie cierpi tych czołgów. Ja również, przyznam się szczerze, nie cierpię, ponieważ jeżeli gram Super Pershingiem, który jak wiadomo ma 170 penetracji i celność działa niezbyt dobrą, jest to czołg bardzo, bardzo trudny do przejścia, zwłaszcza, że jest po prostu bardzo mobilny. Zobaczcie, że przy ciężarze jakieś 48-50 ton ten czołg ma moc silnika 700, podczas gdy mój Super Pershing, który jest medem, ma 500, więc różnica jest kolosalna. Do tego prędkość obrotu w ciężkim czołgu 30 stopni, to jest też bardzo, bardzo fajny wynik. Także czołg jest szybki, jest dosyć zwrotny, do tego ma nieźle skontowany pancerz i pancerz, który dla niektórych jest tajemnicą, ponieważ kształt jest tego pancerza właściwego inny niż tutaj to, co widzimy. Dobra, poopowiadam później, natomiast teraz zajmijmy się właśnie tym pancerzem. Po pierwsze, jest tutaj pewne złudzenie, można powiedzieć nawet oszustwo, oczywiście zupełnie zamierzone. Mianowicie kształt tego pancerza, zwłaszcza kadłuba, jest inny niż tutaj nam się wydaje. Normalnie patrząc, wydawałoby się, że pancerz idzie w ten sposób, czyli tutaj jest linia prosta, później jest nad płotnikiem, nad gąsienicami kadłub, tutaj skos oczywiście i góra kadłuba i tutaj analogicznie, prawda? Natomiast jest zupełnie inaczej, niestety. Ten pancerz tutaj rzeczywiście jest prosty, natomiast z tego miejsca odchodzi pod takim kątem tutaj. Czyli jest właśnie w ten sposób taki jakby odwrócony trójkąt zrobiony. A co tutaj z tym miejscem? Otóż jest to tak zwany spaced armor, czyli pancerz warstwowy, można powiedzieć atrapa, o grubości 30 mm i to miejsce, jeżeli patrzymy z tej perspektywy, jest po prostu puste. Dlatego jeżeli gracie przeciwko ISowi trójce, nigdy, jeżeli go macie pod takim kątem jak ja teraz, nie strzelajcie w te miejsca, ponieważ nie wiem, jakie działo byście mieli, nic nie zrobicie. Pancerz przedni tego czołgu ma 110 mm i na nasze nieszczęście ta płyta dolna również ma 110 mm. Ten pancerz oczywiście jest magiczny. Słuchajcie, tego rodzaju skontowanie pancerza pociąga za sobą pewne, no właśnie pewną magiczność, że nie wiem, jakie działo byśmy mieli, to może się nam zdarzyć ding-dong. I tutaj szkoła, która mówi, że należy strzelać w dolną płytę, no to jest sprawa bardzo dyskusyjna. Po pierwsze, tak jak mówiłem, jest tutaj taka sama grubość pancerza jak na górze. Do tego zobaczcie, jak to jest niesamowicie skontowane. Jeżeli stoicie niżej tego czołgu i ta wysokość niweluje Wam ten kąt, jak najbardziej możecie tu strzelać. Natomiast czym bliżej się go znajdujecie i czym wyższy czołg posiadacie, tym ten pancerz jest dla Was bardziej nieprzebijalny i po prostu absolutnie odradzam strzelać tą dolną płytę. Będziecie tutaj mieli ding-dongi. Troszeczkę inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o bardzo niskie czołgi, na przykład czołg T-54. Czołg T-54 z racji tego, że bardzo nisko ma usytuowane działo, może sobie tutaj, powiedzmy, poradzić. Natomiast czołgi wysokie, typu T-29, typu, nie wiem, Pershingi i tak dalej, zwłaszcza jeżeli podjadą blisko, a często zdarza się walka
właśnie na bliskie dystanse z tym czołgiem, no nie powinny strzelać w dolną płytę. A gdzie powinny strzelać? Otóż słuchajcie, moi drodzy, czym bliżej znajdujecie się tego czołgu, tym większą macie szansę przebicia dolnej części tej górnej płyty. Czyli cały ten pancerz tutaj ma 110, tak jak powiedziałem, tutaj jest 30 i za tym totalna pustka. Natomiast w tym miejscu mamy 100 mm. Niektórzy uznają to za weak spot, ponieważ tutaj jest wizjer ten obserwacyjny taki do kierowcy. I on ma jakieś 70 mm. Natomiast no to jest rosyjski czołg, czyli tu jest loteria. Może nam tu wejść 5 strzałów pod rząd, a może nam nie wejść w ogóle żaden strzał. Także uważajcie, chociaż sygnalizuje, że tutaj pancerz w tym miejscu jest słabszy. Jeżeli walczycie z tym czołgiem i macie działo, powiedzmy, o niskiej penetracji i musicie walić go w przód, to starajcie się zyskać, ja wiem, że to się łatwo mówi, ale starajcie się zyskać jakąś przewagę wysokości. Jeżeli wasz czołg będzie na jakimś nawet niewielkim wzniesieniu i ten pancerz zrobi się w ten sposób, no to już jesteście wygrani, absolutnie. Ponieważ ten skos straci swoje właściwości. Po prostu ten kąt uderzenia pocisku będzie już bardzo fajny. Okej, podjeżdżając pod ten czołg z przodu, starajcie się właśnie strzelać jak najniżej. Oczywiście nie na tyle nisko, żeby wam nie zrykoszytowało tą dolną płytę. Natomiast bardzo prosty przykład. Jeżeli działo znajduje się na tej wysokości, gdzie teraz moja myszka, i strzelicie w górną część płyty, to zobaczcie, że ten kąt praktycznie może uniemożliwić przebicie. Natomiast jeżeli skierujecie w dół, to automatycznie przebijacie. A co z tym bocznym właśnie? Po pierwsze, jeżeli stoicie pod takim kątem, możecie się pokusić o strzał tutaj. Ponieważ wtedy często wchodzą pociski właśnie, strzelając w ten trójkąt, wchodzą pociski tam w kadłub, w ten skątowany kadłub. Z boku jak to wygląda? Jeżeli macie czołg w ten sposób, jako cel, to odradzam wam strzelanie w tą górną część, ponieważ oprócz tego mamy tutaj pancerz 80, to dodatkowo te 30 jest tego pancerza warstwowego, a pewnie zdajecie sobie sprawę, że jak mamy do czynienia w WOT-cie z pancerzem warstwowym, to różne cuda mogą się dziać. W takim przypadku radzę wam strzelać w zbiorniki paliwa, czyli mniej więcej w to miejsce, lub jeżeli nie możecie akurat, to w każde inne miejsce, które znajduje się poniżej linii gąsienic. Pamiętajcie, że gąsienice to jest również w pewnym sensie pancerz. Akurat w przypadku tego ISA ma on chyba 20 mm, ale jest to jednak pancerz, więc możecie spokojnie pakować w całą tą powierzchnię. No, dodatkowo można strzelać oczywiście w kółka, które mogą spowodować zarówno zatrzymanie, jak i obrażenia, prawda? Tył tego czołgu to jest 60 mm, czyli najsłabszy praktycznie jego punkt. Jeżeli podjedziecie z tyłu, możecie spokojnie tu pakować i czołg będziecie w stanie zniszczyć. Teraz omówmy sobie wieżę. To jest oczywiście topowa wieża, ponieważ wszystkie czołgi pod lupą, które są omawiane, zawsze są w wersji topowej. Zobaczcie, jaki kształt ma ta wieża. Jest to bardzo, bardzo mocny pancerz, zwłaszcza na dole. Otóż wraz z posuwaniem się w górę tego pancerza, on staje się coraz cieńszy. I teraz tak, istnieje pewna szkoła, która mówi, że weak spoty znajdują się mniej więcej tutaj, po dwóch stronach wieży. Może i tak jest, może i kąt tutaj jest lepszy, natomiast ogólnie odradzam wam strzelanie w jakiekolwiek miejsce, jeżeli chodzi o ten obszar, który zaznaczam. Dlaczego? Otóż 220 mm aż i to skątowanego pancerza mamy na samym dole. Później przeradza się to w 170 mm i to jest też pod takim kątem, że odradzam wam strzelanie. Jeszcze troszeczkę wyżej mamy około 110 i najwyżej jest najsłabszy punkt. I teraz, gdzie strzelamy? Jeżeli ten czołg mamy z przodu i musimy strzelać w wieżę, to praktycznie nie mamy wyjścia i trzeba strzelać dokładnie tutaj. To znaczy za punkt możemy obrać sobie ten wizjer. Możemy go uszkodzić, dodatkowo pocisk może przelecieć i uszkodzić tutaj cały ten przedział, tą wieżyczkę dowódcy. Ponadto zobaczcie, jak to jest wyprofilowane. Jeżeli zrobimy taki widok,
to spokojnie możemy strzelać dokładnie w to miejsce i to jest najsłabsze miejsce na tej wieży. Jest tutaj około 80 mm tylko, czyli nawet dosyć słabym działem możemy się spokojnie tutaj wbić, ale pamiętajcie, jeżeli macie działo niecelne i pocisk wam zejdzie choćby trochę niżej, to będzie po prostu rykoszet. Także zawsze, jeżeli macie z boku tą wieżę, celujemy dokładnie tutaj. Natomiast z tej strony celujemy w ten wizjerek, pocisk przez niego przelatuje zazwyczaj i uderza jeszcze tutaj. Kolejna sprawa, jeżeli mamy chociaż delikatną przewagę wysokości nad tym czołgiem, to wszystkie strzały polecam lokować dokładnie w to miejsce. Jak widzicie, jest to delikatnie nachylone, więc jeżeli nawet pod takim kątem mamy, tutaj jest tylko 20 mm, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało i mając nawet słabe działo, spokojnie możecie się tutaj wbijać. Zresztą tutaj też jest około 20 mm. Właśnie w tym miejscu Rosjanie uznali, że pancerz nie będzie aż tak potrzebny i o ile w prawdziwych warunkach bojowych rzeczywiście nie byłby potrzebny, o tyle w WOT-cie, jak wiecie, często walczymy na odległość, nie wiem, 50 metrów i mamy przewagę kilku metrów wysokości, no to spokojnie możemy wszystko tutaj ładować i będzie wchodziło. Jeżeli chodzi o pokrywy silnika, to również mamy tutaj 20 mm, to jest dobra wiadomość dla artylerii, jeżeli uda się tutaj wstrzelić. To naprawdę efekt murowany. Tak więc konkludując, najlepsze miejsca na przebicie, jeżeli musimy z przodu, jest dokładnie tutaj oraz w tym miejscu, chociaż bardzo duża loteria, no i tutaj, czyli to miejsce przy włazie dowódcy i ten wizjerek. Jeżeli mamy z boku i widzimy tylko i wyłącznie wystającą wieżę, pakujemy dokładnie w to miejsce. Jeżeli widzimy cały kadłub, możemy strzelać w całą jego powierzchnię, aczkolwiek radzę strzelać zbiorniki paliwa. Z tyłu, no chyba nie wymaga mówienia, także tam jest słaby pancerz. Absolutnie unikamy strzelania w te trójkąty, nawet jak mamy, kurczę, nie wiem, jak pancera jest to. Pojawiają się też pytania, co pierwsze powinno się odkrywać, czy działo jest bardziej potrzebne, czy może wieża super jest potrzebna. Słuchajcie, na takie pytania sami musicie sobie odpowiedzieć. Czy bardziej przysłużycie się drużynie, posiadając super wieżę, która będzie w stanie odbijać dużo pocisków, oczywiście zakładając, że wasz przeciwnik nie będzie na tyle dobrym graczem, że po prostu was podjedzie i nie będziecie mieli przewagi tej wieży, czy też bardziej przysłużycie się swojej drużynie, zadając konkretne obrażenia, bo różnica między topowym działem PL9 a tym, które mamy z ISA, jest ogromna, niestety, zarówno w celności, jak i w penetracji. Na to pytanie no chyba nie muszę wam odpowiadać. Jeżeli chodzi o wychyły dział, to jest no, w miarę, mogło być lepiej, ale no to wtedy już ten czołg naprawdę byłby chyba OP, chociaż w niektórych sytuacjach jest. Mianowicie depresja działa wynosi 5 stopni, o 5 stopni możemy je opuścić, natomiast elewacja, czyli podnoszenie w górę, 23 stopnie. 23 stopnie to jest bardzo fajny wynik i na pewno docenimy to na wszelkich górzystych mapkach. Dodatkową cechą tego czołgu jest to, że jego gąsienice stawiają bardzo małe opory dla gruntu, jak oczywiście na ciężkie czołgi. Dlatego jest on dosyć mobilny i zwrotny i nawet w terenie potrafi to wykorzystać. Pocisk z działa ma też fajną prędkość, około 1000 metrów na sekundę, czyli jest to, oczywiście mówię o topowym dziale, jest to naprawdę dosyć ciekawy wynik. Działo zadaje obrażenia średnio około 165 dla modułów, czyli jak najbardziej tym działem jesteśmy w stanie zarówno wysadzać inne czołgi, jak i podpalać jednym strzałem i to już pierwszym strzałem, zakładając, że oczywiście losowanie będzie dobre. Wada tego czołgu ogromna to jest to, że ma najsłabsze zbiorniki paliwa, o ile się nie mylę, najsłabsze zbiorniki paliwa z wszystkich ciężkich czołgów 8 poziomu i ma najsłabszą wartość tych zbiorników po naprawie, czyli jeżeli uda wam się zapalić ten czołg, a na moim filmie o podpalaniu chyba widzieliście, co się działo, to macie ogromną, naprawdę ogromną szansę, że po zgaszeniu następny wasz strzał również może podpalić, że nie będziemy musieli wiele razy strzelać, tylko następnym strzałem od razu podpalamy i po prostu gość nie ma już, nasz przeciwnik nie ma już gaśnicy, nie może się ugasić i mu
musi po prostu bezradnie stać. No i cóż, to chyba wszystko. Wargaming wiele razy zmieniał właściwości pancerzy rosyjskich, dlatego te dane nigdy nie są stałe niestety. Zawsze jest gadka o jakimś tam prowadzeniu wartości historycznych, że teraz jest pancerz bardziej historyczny. Właściwie nikt nie wie za bardzo, o co chodzi. Dopiero później jakieś informacji trzeba gdzieś szukać, na czym polegał ten nerf czy też buff. No ale mam nadzieję, że dosyć dokładnie omówiłem ten pancerz. To, co chciałem wam powiedzieć, to powiedziałem. I na dzisiaj to wszystko, tak jak mówiłem, żegnam się z wami. Do usłyszenia.